Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Pillars of Eternity. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić coś dosyć nietypowego. Przynajmniej jak na mój gust nietypowego, oczywiście. Po czym wyruszymy na poszukiwanie questów pobocznych, innych zadań, polowanie na potwory, zbieranie złomu i w ogóle. A więc tak, cel na dziś. Dostać się do Kaednua, czy Kaednua, nieważne jak się nazywa. Oczywiście całą naszą drużynką, którą mam nadzieję, że już nie dostosowałem. Dobra, to dostosowujemy. Ty gościu... dałbym ciebie jakoś tak mniej więcej. Być może bardziej w takim stylu. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Na obecny moment tak... Którędy to było? Tutaj? Nie, za bardzo do góry. Kaednua chyba jest bardziej tędy. Jak mówiłem, na razie chciałbym zrobić coś bardzo dziwnego, inaczej mówiąc. W ogóle nie zajmować się tą lokacją. Po prostu przeskradać się może przez wszystko. Na przyspieszonym tempie, czy cokolwiek to będzie konieczne. Tylko po to, żeby właśnie dostać się do Kaednua. Dobra, czarny błonia. Na czarnych błoniach było jakieś zadanie, czy nie? Bo powiem szczerze, już nie pamiętam. Zresztą się zobaczę za chwilę. Dostawa dla kowala, okej. Okej. Próby niezłomnego, próby... dobra. Trochę tego jest, ale nie. Na razie się tym nie przejmujemy. Dalej w trybie skradania się na przyspieszenie. Na przyspieszenie. Oj, dobra. Zaczynają się większe problemy. Tutaj pozwólcie, że już zrezygnuję z tego, co było do tej pory. Mam tutaj do czynienia z trolem leśnym. Powiem wam szczerze, nie jest to jakiś super groźny przeciwnik. Ale jednak w ramach możliwości chciałbym uniknąć spotkania z nim dopóki. No, nie zrobię tego. To jest moim w sumie głównym zamysłem dzisiejszego... ponownie dzisiejszego obecnego... przełożenia przez te plansze. Dobra. Jednego trwała na horyzoncie, więc nie ma co się martwić. Oczywiście jest jakiś szkielet posmokowy. Nic podejrzanego. Okej. Nie będę ukrywał tego czegoś, nie pamiętałem. O, dobra, jest roślinka. Super, okej. Zrobiliśmy wszystko, już udało się, jesteśmy w Kaednua. Chociaż tak naprawdę to nie idę tutaj oczywiście, żeby postępować z fabułą, co to nie, jeszcze za dużo poboczniaków jest do zrobienia. Mam tu ważniejszą sprawę do załatwienia. No, a oto i ta sprawa. Na poboczu ścieżki do... Kaednua jest ich postać o imponującej posturze. Wysoki aumoanin o zwalistej budowie ciała. Odziany wznoszony pancerz, spoglądający w górę ku blanką murów warowni. W dłoń trzymał kawałek węgla drzewnego, którym pracowicie sporządza notatki na małym kawałku papieru. Kiedy zerka w górę, kilkukrotnie musi przytrzymywać swoją kolorową czapkę. Co tutaj robisz? Mężczyzna patrzy na ciebie. Mrugając z zaskoczeniem, jego twarz rozjaśnia szeroki, licznie uzębiony uśmiech. Unosi pergamin po zdrowieniu. Próbuję zabić czas. Tak po prawdzie. Dokładnie już obszedłem mury. W niektórych kamieniach murów wydrapano imiona. O tam. Podejrzewam, że zrobili to robotnicy i murarze. Chcąc wyryć sobie odrobinę nieśmiertelności. Ponownie zerka w górę muru. Minę ma zadowoloną. Kaednua to przyzwoita warownia. Stoi tu od 200 lat, niemal od początku opuszczona. The truly interesting part is in there, and I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meyerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests. Ja również przybywam tu w poszukiwaniu Meyerwalda. Truly, then perhaps we can help one another. Grounds are infested with all manner of beasts. I've never seen the like. I didn't want to risk it alone, but you seem capable.
Together, I'm sure we could manage it. And then we can both ask our questions of Meerwald. I seek a great treasure, you see. Not gold or silver, but the Tanvi Oratoa. You might call it the Book of Virtues. It's a sacred text of the Rauatai, but we possess only a fragment of it. A year I've journeyed in search of the rest, and I uncovered evidence that leads me to believe the original lies just there, beneath the keep. Zatem musimy go odszukać. Lead on, my friend, and I will be at your heels. Ah, wait. Speaking of that, I ought to warn you first. Wondrous teeth, I nearly forgot. I have, at times, been followed. It began in Adir, and in Exometal they attacked outright. I believe they do not wish for me to find what I am looking for. I say believe, but I have been told as much by one of my would-be assassins. I paid them little mind. Humorless swords and long robes. But it's why I bought the sword, you see. And it's only fair that you should know. Zachowam ostrożność. Ruszaj mi w drogę. I'm glad you're not discouraged. Come then. Who knows what we will find inside? No. A więc co to dlaczego tu przybyłem? Mamy właśnie kolejnego towarzysza. Kana, który tym razem przedstawia klasę pieśniarza. Jeśli o niego chodzi, chciałbym go mocno rozwinąć w mechanikę. I może w coś innego jeszcze? Ale najpierw zobaczmy w ogóle, jakie ma tutaj mocy, bo właśnie jako pieśniarz on będzie głównie śpiewał pieśni, a potem używał właśnie specjalnych mocy, więc zobaczmy. Okej, obrażenia są jakieś 24-35 miażdżone, cenność kontra refleks na obszarze. Fajne. Tutaj 14-21 elektryczność kontra refleks. Super. Ale raczej bym... To raczej bym się opowiem szczerze. Wydaje mi się, że to jest naprawdę przydatna zdolność. Owszem, no nie jest to może aż takie istotne. Ale może być naprawdę cenne. Chociaż moc jak fal czarnych mórz, obrażenie mężczyzny, ogłuszenie. Nie, to będzie zdecydowanie lepsze. Jeśli uda się ogłuszać, to będzie super. I teraz tak. Jakieś jeszcze oczywiście talenty. Dawne wspomnienie. Regeneracja wytrzymałości dla naszej drużyny, zdecydowanie dobry wybór. Następna sprawa. Chociaż dwa w skradanie się bym chciał dać. No i podobnie dwa w przetrwanie, bo jednak nie ukrywajmy, przetrwanie jest dobre dla każdego. Okej, okay, no i zaczynają się już kolejne strofy, czyli te powiedzmy części, których używa się non-stop. Oczywiście, że tępy ostrze, zgięty sztych. Dobra. W ten oto sposób kanał do nas dołączył. Ale zanim coś, to muszę wam pokazać parę rzeczy, jeśli chodzi o samego w sobie gościa. Jak widzicie, wytrzymałości ma niewiele więcej niż ja i zdrowie, 10%. Zręczność ma trochę gorszą. Inteligencję wspaniałą. Inne cechy przyzwoite, moc 16. W czasie, kiedy ja mam 12. Ale mówiąc, po prostu już ukrócając, naprawdę porządna z niego postać moim zdaniem. I nie mówię tego na zasadzie, a dobra postać czy coś, tylko... Wbrew do niektórych towarzyszy, moim zdaniem Kana jest naprawdę bardzo porządnie wykonaną postacią. Więc po prostu nie będę może ukrywał nic. Na pewno nie opuści on mojej drużyny zbyt prędkości. Ale zanim coś, to właśnie jeszcze ważna sprawa. Jest on naprawdę wyjątkową postacią, nie tylko ze względu na to, że coś. Tylko po pierwsze ma czapkę, która zwiększa mu intelekt. Po drugie ma zbroję, jedną z cięższych i lepszych. Zresztą widzicie, kwas trochę gorzej, miażdżone lepiej, wszystko inne 10. Naprawdę przyzwoite, nie będę ukrywał. Czasem porządziemy oczywiście lepsze pancerze, ale no teraz nic. Chyba najlepszą broń dystansową, jaka istnieje. To prawda, no niezbyt celna i to jest w zasadzie jeden strzał, a potem zanim przeładuje, to milion lat minie. Ale posiada też właśnie solidny estok, czyli... Tu powiem, jeśli chodzi o moje doświadczenie, jedną z najlepszych broni, jaką można mieć. Estok sam w sobie jest bardzo dobrym, po prostu jako tako bronią, bo nie dosyć, że jak zapewne tutaj da się widzieć. Pchnięcie redukcji obrony, czy mam obrażeń, nieważne, 5. Obrażenia bardzo mocne, co jeszcze tutaj to, celność obrażenia, po prostu inaczej mówiąc, jeśli chcecie mieć postać, która będzie porządnym DPS-em, czy raczej, nie wiem, czy burst damage'em, bardziej czy DPS-em,
Ale ogólnie chcecie postać, która jednym ciosem porządnie powoduje, że przeciwnika zaboli. Nieważne, jakie są jego odporności. Poszaście się, Westok. Uwierzcie. Nie ma po prostu, przynajmniej na początkowym stadium gry, niczego lepszego. Oczywiście można jeszcze zarzucić jakieś tam inne magiczne właściwości, ale... Tym razie się nie zajmujmy. Jedno, co jeszcze trzeba zrobić, to... przygotować pieśni. Można je nazywać inne rzeczy, ale nie jest aż takie istotne. I teraz tak... drugą pieśń nie będę nas nazywał. Morze, Hart i Wola. Potem niech będzie tak. I jeszcze raz tak. I taką po prostu pieśń wolę stosować. Może dałoby się jeszcze dorzucić potem to? Tak, można. Niech będzie tak. Nie jest to najlepsza pieśń, nie ukrywam, ale zarzucę to po prostu wszystko. Głównie po to, żeby było i tyle. Chociaż ma swoją pieśń numer A, tak. Po prostu A, to będę stosował tą swoją. No teraz, kiedy już to mamy, został ostatni aspekt, czyli przygotować drużynę. I ty, mój drogi Kana, będziesz stał obok Edera. Nie jest to może najmądrzejsze z perspektywy tego, że... wiem, że pieśniarze nie są najwytrzymalsi w ogóle, ale jego zbroja... naprawdę, moim zdaniem, wystarczająco dobra jest, żeby to przytrzymać na razie. Plus jeszcze to, że będzie rzucał... no... swoje zdolności może być cenne. Dla Edera i innych też, ale oczywiście Edera najbardziej, jako że no on jest naszym obrońcą. I co my tu mamy? Ponownie trolla. I teraz jak już mamy naszego towarzysza Kanę, to... nawet nie ma co czekać. Po prostu... dobra, Eder. Idziesz z tym. Kana w tym czasie wystrzeli to wszystko. Reszta wychodzi z niewidzialności i tak. Najpierw skupmy się na nim. Oczywiście powinno się udać, bo trolle do najmądrzejszych nie należą, jeśli się nie mylę. I tak. Mój drogi Orlanie, proszę o wściekłość i przemianę w zwierzęłaka. O, i zapomniałem o najważniejszym. Kana, zmieniasz broń i lecisz pomagać. O, zapomniałem jeszcze o nim, dobra. Ty podchodzisz trochę bliżej. Tutaj czar może jest najmądrzejszym. Ale tak czy jak. Używać ich trzeba będzie, więc... tak? Oszołomienie. Ty, mój kotołaku, biegnij tutaj i zaatakuj. Kana możesz zrzucić. Nie, za mało wyrecytowanych. Tak? Nie, nie to, Eder. Szybko. A niezłomny... przydałby mi się załatwić jakąś broń. No i chyba więcej nie trzeba nic robić. Dziękuję bardzo, bitwa wygrana. Co prawda jeden czar zmarnowałem. Jak zapewne wspominałem, nie lubię używać czarów, no ale stwierdziłem, że jak już nagrywam, to chyba sensu będzie target ze sobą kapłana czy maga, nie używając czarów. Chociaż oczywiście czary niezłomnego zostawiam na gorsze sytuacje. Ale tak, kolejny troll. Piątka to jest Kana w takim razie. Okej, przełączamy znowu na to. A, okej, czyli da się cheaty wpisywać. Nawet nie wiedziałem. Dobra. Idziemy ponownie. Tym razem spróbuję jednak do tego delikatnie podejść. Więc tak. Tym razem raczej nie powinno być więcej troli, więc Eder. Tak. Ty, Kana. Tak. A i właśnie przy okazji jeszcze muszę zachowanie klasy. Okej. Postawa agresywna. Tutaj samoobrona.
Postawa defensywna. Zabieram przygotować to wszystko. Eder, postawa agresywna, nie, utrzymanie pozycji. Niech będzie i postawa defensywna. Niezłomny. Postawa agresywna? O nie, to jest dalej Eder. Okej. Wsparcie. Kana już ma przygotowane i na końcu jeszcze Alot. O, niech będzie. Postawa defensywna, nie, kontrola przeciwnika, niech będzie. Czemu tego nie przygotowałem wcześniej? Miał być kontrola przeciwnika, postawa agresywna, zapisz. Uwaga, nie mówcie mi, że muszę wszystkich klikać zapisz, bo... U wszystkich musiałem klikać zapisz. Nie. Dobra. Postawa agresywna, defensywna tutaj, zapisz. Niezłomny. Wsparcie. Agresywna. To już zrobione. Jest, dobra. I jego chcę kontrolować samodzielnie, więc nie ma co się przejmować. Dobra, wszystko przygotowane. I okej, okay, tutaj tym razem odpuszczę sobie wściekłość. Po prostu leć. Kana, szybko zmiana broni. I lecimy. Zdecydowanie musimy jakąś broń załatwić. I jednak kontrola przeciwnika nie jest lepiej obrażenia. Nie będzie chyba używał niczego. I tak wiem, że nie powinienem stosować automatu, ale skończyłem tak na normalnym. No tak na spokojnie sobie podchodzę do wszystkiego, to nie ma co się też wysilać. I teraz tak. Jeśli się nie mylę, tutaj miałem do znalezienia gdzieś te całe... To całe dostawy dla kowala czy coś. Okej, dobra. Trochę zepsułem. Nawet bardzo zepsułem, jak tak widzę. Wszyscy są w zasięgu? Nie, jeszcze nie, więc... dobra, biegnie, tylko jednak w tym tego. Dobra, i teraz niezłomny, fajnie było gdybyś... Dobra. Właśnie, święty blask. I wszystkich wyeliminował od razu. Szkoda tylko, że no. Following your lead. No właśnie, szkoda, że niekoniecznie rozsądnie do tego wszystkiego podeszłem, bo tak to byłoby łatwiej. Dobra, co my tu mamy? Dawniej zwróciłem uwagi, jakieś chyba buty były. Buty Fulvana, kondycja plus 1. Fulvana, nie wiem czy Fulvana, dobra. Jakby nie było, moim zdaniem najbardziej Kani się to przyda. Eder tak czy siak jest wytrzymały. No zobaczcie, jaka jest różnica między nim a nim. Nie Alocem. Więc no. Kana te kilka punktów na pewno lepiej spożytkuje. Teraz tylko znaleźć szybko wóz kowala i tyle. Jednak nie chciałbym chodzić mordować wszystkich, którzy tutaj istnieją. To się trochę mija z celem obecnym. Kolejny troll, serio? Czy nie jest taka przesada z tymi trollami? Dobra. Prawda, widać, że moja drużyna jest mocno ranna, ale niech będzie, tak. Kana, szybko przełączasz broń. I atakujesz. Ty po pierwsze wychodzisz z ukrycia, po drugie kotołak i lecisz. Niezłomny, rzucaj zakaz. A ty, Alot, no w sumie nie wiedziałem, co to. Czemu się gościu skradasz?
Bez większych strat. Znaczy, oczywiście wiem, że powinienem to wszystko optymalnie robić i tak dalej, ale... No jak to powtarzam, nie po to brałem teraz normalny do tych nagrań, w ogóle do tego podejścia, żeby się... stresować. Bym chciał się stresować, to bym wziął wysoki. I tak wiem, że jeszcze jest to cała ścieżka potępionych, ale... Nie. Raz próbowałem. Mówiąc całkowicie szczerze, to jest ponad moje siły. Przy okazji, z tego co kojarzę, gdzieś chyba w jakimś smoku był... Nie, mają też fajny tekst dosyć. Szkoda tylko, że nie ma polskiego dubbingu. Przeciwieństwo do tego, co było we Wrotach Baldura. Swoją drogą, gdyby nie to, że nie posiadam już płyty, którą kiedyś tam miałem od kogoś, z chęcią bym wam pokazał pierwsze dwa Baldur's Gate'y. Oj, nie. Tutaj nie idziemy. No, pomijając to, że jestem w niej fatalny, jeszcze gorszy niż w Pilary Wieczności. To jest naprawdę chętnie bym to pokazał. Gorzej tylko, że nigdzie nie widzę tego wozu. Czyli mamy wóz chyba jednak. A kto to? Willem, baranie, niech cię szlak. Brać go, dorzucimy go jak w pipunek na stos. Super. Tutaj sytuacja będzie poważniejsza. Więc tak. A co my tu mamy? Zbieraj wiary. Dobra. Jest dobrze, więc tak. Tu. No i na razie tak. Teraz szybko w kotołaka. I lecimy. Dowódca bandytów. Biegnij, kotołak. Oni się nim zajmą, ale ty... Jesteś właśnie tym, co może łatwo unicestwić resztę. Oj, za to właśnie uwielbiam druida. Forma kotołaka, nie wiem jak będzie później, podkreślam. Ale na obecny moment, połączona z tymi paroma aspektami, no... czyni mnie unpokonable, tak delikatnie mówiąc. I tak nie do końca po polskiemu. Ja tak zawsze mówię, jak jestem po prostu nie do pokonania. I tyle. Ta podstawa kowala... Chciałem skrzynię transportowe, tak właściwie. Postrzępiona kartka. Jakieś tam inne rzeczy. Czyli mamy to, co chciałem. Mikstura nadprzyrodzonej celności. Super. Nie jest to może najlepsza rzecz, ale się przyda zdecydowanie. Dobra. Kolejny troll. Aha, jest nawet nie jeden. Powiem szczerze, na razie dziękuję. Nie chcę się po prostu walczyć z tymi trollami. Lepiej zająć się właśnie takimi zadaniami innymi. Przyjemniejszymi kwestiami niż się męczyć. Po raz któryś z rzędu z trollem. Teraz w sumie... mogą tam poleść, powiem szczerze. Jeśli się nie mylę, tam właśnie było też coś fajnego do zdobycia, ale... nic aż tak strasznie wielkiego tam nie było. Trudno, jak będziemy wracać do Kednua, to wtedy tutaj jeszcze zajdę. I co, zostały dwa miejsca. Prawda, poza tym, że jeszcze trzeba zwiedzić te widły Magrany, to tutaj jest cała jakaś busola, coś tam, którą tam wymieniała jakaś postać. No i właśnie widły. Ale póki co złocona dolina. No i oddajmy chociaż to zadanie, które zebraliśmy dla kowala. Przy okazji, jak widzicie, już drużynka nawet porządnie zaczyna wyglądać. Nie jestem pewien, czy jeszcze kogoś można dołączyć, czy nie. Bo najprościej w świecie nie pamiętam. I nie chodzi o to, czy są jakieś postacie, bo to, że jest postać na każdą klasę, to wiem. Chodzi o to, że nie pamiętam, czy drużyna tutaj się składa z 5 postaci, czy 6. Sprawdzimy pewnie, kiedy spotkamy kolejną postać. A jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nie będzie aż tak... no, to może kilka odcinków jeszcze i będzie. Dobra.
Ach, wróciłeś. Czym mogę służyć? Przekazuj mi skrzynię. Znalazłem materiały, na które czekałeś. Tuanchu sięga po skrzyni i bez wysiłku kładzie ją na ladzie. Jego twarz rozjaśnia szeroki uśmiech. Rzeczywiście, znakomita wiadomość. Nareszcie możemy znowu wziąć się do roboty i pokazać ci prawdziwą jakość godną czarnego młoda. Młota, przepraszam. Nie te marne mieczyki. Dacisz przedmiot, skrzynia transportowa, drużyna zyskała doświadczenie 1175, całkowite doświadczenie za zdanie 2340. Proszę, oto próbka. Schyla się za ladą i wyciąga ciężką drewnianą tarczę. Może nie mam w tej chwili odpowiednich materiałów, ale to wciąż wyrób kuźni czarny młot. Śmiało, weź ją. Dodano do schowka drzwi do szpiżarni. Powiem wam szczerze, mimo nazwy jest to naprawdę ciekawy przedmiot. Niedługo zobaczycie. A tu jeszcze dobra zapłata za pomoc. Wyraz zadowolenia znika z jego oblicza. Czy znalazłeś kogoś przy wozie? Wóz porwali rozbójnicy. Wątpię, by twoi pracownicy przeżyli. Tuatanu, jak widać, jego imię znowu czytałem, kręci głową, przecierając łysinę. Biedni głupcy. Zawsze mówiłem, żeby nie żałowali grosza i najęli strażników. Będę musiał zatrudnić nowych pomocników. Nie chcesz może się tutaj osiedlić i zająć dostawami? Uśmiecha się niewyraźnie. Dziękuję ci za okazaną pomoc, przyjacielu. Daj mi nieco czasu, a będziesz mógł sobie wybrać coś z nowego asortymentu broni. Inaczej mówiąc... No dobra. Inaczej mówiąc, tak pomijając te wszystkie kwestie, to co chciał powiedzieć, to nareszcie mamy trochę więcej porządniejszych rzeczy. I co nie mówię o tym, co było wcześniej, tylko gdzieś tutaj Simmel teraz da się kupić bardzo fajne rzeczy. Proszę, właśnie o tym mówię. Solidne pancerze. Jeszcze lepsze niż to, co mieli. Co prawda są drogie i wątpię, żeby nie było szybko na to stać. Ale nawet taka wytworna szata. Niby nic szczególnego od tej, proszę. Redukcja obrażeń 5, nie wiem, czy to już plus 2 uwzględnione, czy nie. No ale właśnie, w tym momencie mamy dostęp do wielu bardzo, bardzo, ale to bardzo przydatnych rzeczy. Chociaż tak, pierwsze co to muszę kupić, rzeźbiony luk z brązu. Bo to są najlepsze rzeczy, jakie można tutaj dostać. Niemniej jednak, zanim to coś, to pora dać drzwi do spiżarni naszemu towarzyszowi Edrowi. Jak widzicie, mają minus do celności, jak wszystkie większe tarcze. Lepsza obrona natomiast. I rąbnięcie, proszę. Cel, obrażenia tyle, celność, kontra odbicie. Nie jest to może jakoś wspaniałe coś, patrząc na to, że lepiej byłoby, gdyby był ciągle swoją szablą, ale wiecie, ja tam nie narzekam, przynajmniej teraz będzie miał opcję walki no na dwa sposoby i dwa rodzaje obrażeń. I wiecie co, jako że mój internet dalej nie należy do najlepszych, chociaż muszę się pochwalić, ping w moim internecie przez ostatnie dni skakał. Tam w sumie ten na testach z tych 100 coś, nie pamiętam ile to już było. Nawet 300, a teraz utrzymuje się na poziomie tylko 290, więc no, jest dobrze. No właśnie wracając, jako że internet mam fatalny. Pozwólcie, że odcinek będzie krótszy. Mam nadzieję, że oczywiście szybko to się rozwiąże i będę mógł wrócić do standardowych odcinków około 40 minut. A na obecnie mam to tyle, dziękuję wam bardzo. Następny odcinek. Prawdopodobnie będzie to co zlecenie dla całej matki, czy jakoś tak. No i trzymajcie się. Hey.